ad vocem wczorajszego odcinka. Bo tak jak dzwoniła macocha do mnie, przypomniał się, nie? Macocha mówi: a tam szedł do mnie jakiś tam frant z bloku, czy tam z ulicy, i mówi: ty, chodźmy do rapy wpierdolić. A macocha mówi: no to sam se potrafię załatwić. Macocha, przekaż temu Leszowi. Wiecie, co jest najgorsze? Że ja nie mogę powiedzieć to, co chcę. Bo zaraz będą krzyczeć: o, usiłowanie zabójstwa, i to kto będzie krzyczał? Te Leszcze! Cymbalistów było wielu, ale żaden nie śmiał zagrać przy Jankielu. Ja w różnych sytuacjach byłem, posłuchaj mnie, macocho, a nawet antyterroryści kiedyś przez pomyłkę zatrzymali mój samochód z wycelowanymi automatami szybkostrzelnymi. Chyba to były skorpiony we mnie i ja miałem ich po prostu w chuju. Parę chuj dostali i taka wielka świnia z komendy stołecznej, nie wiem, kto to był, wyszła i zdziwiła się po prostu ta świnia. Świnia! Wyglądała jak knur. Że ja tak urkuję do antyterrorystów, wielkich antyterrorystów, którzy mają broń. Powiedz temu swojemu, o ile to jest prawda, Wafelkowi, żeby nie skakał jak pchła na łańcuchu, bo po prostu może się zesrać żurę. I zesra się żurem. I teraz tak, no to co, to przyjedziesz ty z nim, no i co, no i co, i potem będzie w 997, że co? Że przyszli i zostali pocięci? No po co to było potrzebne? I tak dawno, rok czy dwa lata temu, szedłem sobie, wracałem, dzień dobry panu, a jeden z ludzi mówi: a ja ciebie znam, a ty żeś mnie tu zadenuncjował do kurew. Ja, broń cię, panie Boże. No tak, bo kurwy mi powiedziały, żeś nas zadenuncjował. O mnie to była rozmowa. Wiem, nic o tym nie wiem. A jeden z tych trzech, co byli, mówi: no to musisz mi oddać, bo ja tam dostałem 700 mandatów. Ja mówię: to weź sobie, kurwa, tam nie wiem. Tak jak Kwaśniewski, zagraj ten, to może ten. Wyjąłem telefon, zadzwoniłem do pewnego człowieka, ale to kurwa, no ja mówię: ty, słuchaj, są tutaj trzech panów, którzy mówią, że ja ten. No kurwa, ty. Ja mówię: weź im coś powiedz, a może oni ten. No i, na... I on ich zapytał: to komu wy wierzycie? Tym kurwom? Śmieciom czy temu człowiekowi? No on nie wiedział, co odpowiedzieć. I teraz uważajcie, po roku czy dwóch sprawa się wyjaśniła. Oni już są moimi kolegami. No jeden wśród nich był taki sztywny chłopak, a... Tak. Znaczy w ogóle oni trzech są takie normalne chłopaki, a tamten był taki sztywniejszy. No też mnie nie polubił pierwszego razu, ale wszystko się rozeszło. W ogóle to i tak bardzo dobrze, że to się tak rozeszło po kościach pierwszego razu, bo no w sumie miałem ze sobą siekierę, ale mówię: no kurwa, no to bez sensu, bez sensu. Nie, chłopaki, pamiętasz, że miałem siekierę? Miałem. Mówię: bez sensu, spokojnie, to wyjaśni się. Wyjaśniło się? No. A teraz jesteśmy bardzo dobrymi kolegami. A wiecie, kto jest najsilniejszym człowiekiem w Polsce? Wiecie kto? No. O, to wiecie, nie? I teraz wam mówię tak. Widzisz moją posturę? Zwykły chłopak, 80 parę kilo. Ani mały, ani duży, normalny. I teraz wyobraźcie sobie, 40-letni facet w moim wieku. Nawet chyba szuplejszy wtedy ode mnie. Słuchajcie, jak mu wypierdolił na łeb temu najsilniejszemu człowieku w Polsce. Nie będę mówił co jak, że potem nie latać po sądach. Obsiadł, kurwa, obsiadł. Obsiadł, wstał. Wstał, no to wiesz. A wiesz, tam wilku wstał, o, masa z tyłu. No nie ten, zostałby zniszczony. Ale każdy, kto słyszy jego nazwisko, to drży. Nie ma kozaczków. Nie ma nawet... Słuchajcie, no nie będę wam opowiadał o pewnych kwestiach, gdzie opowiadają te wszystkie szczury, te szczury a la gangstery.
Z jednej strony, jak i z drugiej. Gdzie 90% z nich to były i są psiarskimi uszami. Ja we wczorajszym filmie to pominąłem. Ale teraz dzisiaj sobie byliśmy na jakiejś takiej tego i sobie gadaliśmy o tym, o tamtym i to, i to, i no nie powiem kto, ale przypomniał mi to samo. Że on mi mówił, ja sobie w tej rozmowie, ja sobie z tej rozmowy się przypomniałem, tak. Jeżeli ktoś komuś grozi, a tego nie wykona, co innego jest pytanie. Kiedy ja weszedłem kiedyś do trzech kusoli z czymś bardzo długim, srebrzystym w ręku. I to kusole z odcinka, powiedzmy, warszawskiego znają. Bo to doszło z trzecich ust do mnie, że tak było. Ja ich zapytałem o pewną rzecz z pewnym w ręku bardzo srebrzystym, długim. To są inne w ogóle kwestie, pytania. Ale jeżeli ktoś stwierdza coś, to jeżeli czegoś takiego nie zrobi, to wybacz. Ale w gadce no to macie u macochy, u tych innych mądrali, to no, dlaczego się nadają? Do tarcia chrzanu i do pchania pustej karuzeli. Ja uważam, to jest moje zdanie, jestem człowiekiem uczciwym, jestem człowiekiem, który ma słowo, przyznam się, w tym roku spóźniłem się 40 minut. Nigdy się nie spóźniłem, ale no. Byłem po takiej ilości na spożyciu, że jeden, ze 3-4 osoby wiedzą, co się potem dalej działo. Nie, nie, nie były to jakieś kryminalne czy kryminogenne sprawy, ale gdyby mnie służby jakiekolwiek złapały, na pewno wylądowałbym w psychiatryku. Poważnie, no śmieję się z tego, to nie było wcale śmieszne. Za dużo było. No tak, no, no tak w życiu bywa. Nikt nie jest święty. Każdy z nas kiedyś w życiu nie skasował biletu w komunikacji miejskiej i wiejskiej. Zatem macocha, jeśli to jest prawda, ja bardzo chciałbym, żeby ten pan, a może to pani, co? Może to pani przyjechała do mnie sama i wymierzyła mi, nie wiem, wyrok, czy jakiś, nie wiem, karę. Daj, daj go do mnie. Ja wiem, że na tyle, co w Polsce są bandyci w służbach, to będzie moja wina. Ale uwierz mi, że o własnych siłach skąd by nie przyszedł, nie wyjdzie. A jeśli czasami zbyt daleko człowiek się posunie w afekcie, to może i nie przeżyje. Może i ten człowiek nie doczeka świąt. Nic na to nie poradzę. Natomiast pan Ziobro powiedział, że teraz można się bronić. No wam powiem, jakie była, no nie tak dawno. Podlatuje no taka kurwa na czterech łapach pies. Znaczy nie policja, tylko pies. Ale no i to z tych takich kurwów, rozumie ta, morderców. I on się, kurwa, rozumiecie, sadzi do tego. I ja mówię, no ja pierdolę, nie wiadomo, czy o mnie chodzi, czy o... Wiecie, ja nienawidzę kotów. Nienawidzę kotów jako ten. No ale kurwa, no przygarnąłem kota, słuchajcie, bo miał takie tu łyse, zaczął... Kurwa, jakiś go śwież pierdalał. Wyleczyłem mu tego świeżba. Zacząłem go karmić, słuchajcie, no nienawidzę kotów, no ale stał się moim przyjacielem. Nawet z muchą się zaprzyjaźnił, się wąchają, no. Też czarny taki. On sprawdził inne koty i te koty dokarmiam tego, no są moimi przyjacielami. Część się boi, część nie. No, część mnie kocha, część już tak nawet, kurde, tego, no. No tamten to mi się wykłada, słuchajcie, na plecy i każe się drapieć, no jak mu uszy mu drapie, wiesz, dziki kot. Tak. I on do tego kota niby, wiecie, te bydle takie, kurwa.
No trochę się, no wystraszyłem się trochę, że kurwa, no zjemnie. A ja to pierdol, bo, znaczy wiecie, no jest do, tak jak teraz, nie, no to wiadomo, tego ważę. Ale jak się wkurwiłem, wywal kurwa do niego, nie? Jego pan się wychyla. I coś tam zaczyna wołać. Ja myślałem, że on się, słuchajcie, zagubi. Ja mówię, to jest pana pies. No tak mój. A ja do niego mówię, czy ja mam wziąć siekierę? A on mi coś zaczyna pierdolić, nie? Ja mówię, ja się nie pada. Nie pyta o to, co pan odpowiada, tylko czy mam wziąć siekierę, kurwa. Ale to jest pies, ja mówię, ale skąd ja mogę mieć pies niegroźny? Ja mówię, kurwa, czy mam wziąć siekierę, człowieku, nie rozumiesz? I do niego mówię, kurwa, nie rozumiesz? No to jak przy tego, ale co, mówię, chuju wsto, kurwa, chuju wsto. Jeszcze raz mówię, kurwa, podbiję go, tak go rozpierdol, rozumiesz? I on zaczął wtedy już normalnie, odprowadził psa, przyszedł, ale to, ale ja mówię, proszę pana, pytam pana grzecznie. Trzeba odpowiedzieć grzecznie, a nie na moje pytanie pani powiedzieć. Rozumie pan? Okej, okay, rozumiem, to to. Proszę tego psa, niech on nie straszy moich kotów. Okej? Okay? No to dziękuję, do widzenia. A dwie. Bo tak trzeba, kurwa, rozmawiać z nimi. Oni są myślą, a mnie to chuj obchodzi, czy on jest panem sędzią, czy on jest panem, kurwa, podsekretarzem, kurwa, u Kaczora. Mnie to chuj obchodzi, to to jest. Czy jest cieciem, kurwa, śmieciem. Mnie to nie obchodzi. Mili, wracając do sedna sprawy. Macocha, ty nic, kurwa, nie wiesz w temacie, a ty, co znasz frajerów wszystkich, to oni też nic nie wiedzą. Tylko ci mówię, Macocha, pamiętaj jedną rzecz, że rykoszet jest, kurwa, gorszy od, czasami od kuli. No, siemasz, cześć.